Dobry wieczór Państwu, witam wszemi wobec, witam środowe, już nie popołudnie, tylko wieczór. Moi drodzy, dlaczego się spotykamy? Otóż tytuł taki jak na miniaturce. Ale zanim do tego jeszcze dojdę, to dajmy szansę, żeby się zebrała ta, mam nadzieję, masa krytyczna stu. Witam tymczasem wszystkich, którzy po raz trzeci postanowili się dzisiaj ze mną spotkać. Najpierw na WSI, potem na materiale z Aleksem Fiedorkiem, który niestety, nie ukrywam, że czuję się rozczarowany tym, że jakoś słabo się ogląda. A przecież to taka ważna rzecz. Obrona cywilna i kwestia o ochronie biernej, czyli jak to się mówi, schrony, bunkry i inne ukrycia. Fachowiec. No dziwne, dziwne, ale to może być dalej konsekwencja tego, że YouTube tnie moje zasięgi nadal jeszcze. O, przeskoczyła nam setuchna, więc raz jeszcze wszystkich witam. Moi drodzy, więc tak, skorzystałem, skoro było użyte moje imię, znaczy imię i nazwisko brzmiące jak moje, czyli Maciej Lisowski, u kolegów dziennikarzy Radosława Grucy i Błażeja Makarewicza, których nie znam osobiście, ale pozdrawiam. Nawet redaktor Gruca obserwuje mnie na Twitterze, ale od 24 godzin nie odpisał na moją wiadomość do niego. Trudno, wiesz, że nie zasłużyłem. Ale o co chodzi? W tytule live'a jest Maciej Lisowski, albo raczej nazywam się Lisowski, Maciej Lisowski i nie jestem osobą, którą zarówno opisywali z imienia i nazwiska, czyli Maciej Lisowski, dziennikarze w programie Podejrzani Politycy w Radiu Z, jak i również na przykład Gazeta Wyborcza, cytując wyjątki z przesłuchań Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. No i teraz co, jak, dlaczego i skąd? Wyobraźcie sobie, kilka dni temu, no bo akurat nie śledzę takich rzeczy, nie mam na to czasu, trzeba jakoś na chleb zarabiać. Nie śledzę tego i dostaję od kogoś komentarz pod jednym z filmów. Chyba ktoś pana nie lubi, panie kapitanie. I link do filmu właśnie, do vloga Podejrzani Politycy, ale bez zaznaczonego czasu, a ja nie miałem czasu tego oglądać. Tak, o co tu, come on, trzeciak czapka, paszło, nie mam na to czasu. Potem z kolei pisze do mnie kolega, z którym się znamy ze służby wojskowej jeszcze w Szczecinie. I mówi, ty, no, i tam pisze, wiesz, znamy się z jednostki, jakoś się było, nie było, jednak trochę szanujemy. Nie wiem, o co tu chodzi, ale mnie to przeraża. Maciej Lisowski, 11 zarzutów, kary jakieś, więzienie. O co tu człowieku chodzi? Co się dzieje, nie? Ja w tym momencie oczy tak, ja mówię, ale co? I on mi podaje właśnie taki i taki program, tych i tych dziennikarzy Radia Z, taka i taka minuta. Znalazłem. No i wyskoczyłem z butów. Ale to nie koniec. Wyobraźcie sobie, telefon od matki. Matka, jest rocznik 1950. Codziennie, minimum raz, zasuwa na trzecie piętro po schodach, bo w PRL-owskim bloku nie ma windy dla czteropiętrowych budynków. Uprawia swoją działeczkę i to stanowi sens jej emerytalnego życia i wszystkie rzeczy, które tyczą się mnie lub kogoś z rodziny, bardzo mocno się na niej odbijają, na jej zdrowiu. Tak? I ona do mnie dzwoni, Maciek, co się dzieje? Ta do mnie dzwonią ludzie znajomi, że ty jakaś afera wizowa. No i w tym momencie tak. Gdybym miał tatuaże, to by uciekły, nadgarstki strzeliły, parę innych rzeczy. Dość. I to wszystko była akumulacja w ciągu, dajmy na to, 36 godzin. No to postanowiłem się zmierzyć z tematem. Bo to już nie pierwszy raz, kiedy trafia we mnie rykoszetem zjawisko. Bo chyba tak to można nazwać. Maciej Lisowski. Maciej Lisowski, którego niestety kojarzę, którego niestety oblicze znam, osobiście go nie znam, ale raz go niestety widziałem z bardzo bliska i on chyba mnie też skojarzył. W każdym bądź razie to jest
coś, co się ciągnie za mną w bardzo brzydki sposób, a na co nie mam wpływu. Bo gościu nazywa się dokładnie Maciej Lisowski. Mój pierwszy kontakt ze zjawiskiem był w czasach, jak tylko zaczęła się wojna, znaczy nie, to był ten kontakt taki pierwszy wkurzający. Natomiast pierwszy kontakt jako taki, dawno, dawno temu ktoś mi powiedział, a ty przestępco, obrzydliwy i w ogóle, ty weź, weź, uciekaj mi z tą twoją fundacją. Jaką fundacją? Ta Lex Nostra. Komputer, Lex Nostra, Maciej Lisowski. O, chwileczkę, człowieku. Czy ja wyglądam tak jak ten człowiek? I za każdym razem muszę tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem. Dlatego też teraz wygodnie mi jest, często się podpisuję jako Maciej Kapitan Lisowski. Równie często z powodu tego człowieka musiałem mówić, że nazywam się Maciej Bartłomiej Lisowski, bo takie jest moje drugie imię, Bartłomiej. Żeby się odróżniać. No i myślałem, że już będę miał z tym spokój. No ale dlaczego, skoro sprawa może wybuchnąć jeszcze mocniej w obecnych czasach na tyle, że wydzwaniają ludzie i rodzina do mojej matki, piszą do mnie kumple z wojska, a widzowie, skoro już zajmuję się jakoś trochę tym YouTube'em, piszą do mnie głównie na razie na zasadzie ktoś pana nie lubi, ktoś panu robi koło pióra. Czyli kojarzyli, że nie jest tak, jak wydawało się, że być może. No to teraz parę wrzutek na temat tego, co i jak rzeczony pan sobą prezentuje. Dla tych, którzy nie znają, a ja korzystam z otwartych źródeł zagadnienia. Więc tak, pojawia się ostatnio artykuł Gazety Wyborczej, nawet specjalnie musiałem wykupić prenumeratę na najbliższy miesiąc, żeby dostać się do treści tego artykułu, skoro już tam byłem poruszany. Afera wizowa, asystent wiceministra był karany za oszustwa, to on pisał wnioski do konsulów. Kimże był ten asystent? Ano właśnie, rzeczony Maciej Lisowski, tylko że chyba ktoś tutaj nie do końca dobrze odrobił lekcję, bo to nie chodziło o to, że jest to asystent wiceministra z funkcji, tylko asystent posła, który jednocześnie pełnił funkcję wiceministra. Więc nie do końca dziennikarze dali radę, ale fajnie by było, gdyby dziennikarze w takich sytuacjach, to jest taka prośba, bo na pewno nie tylko ja jestem w takiej sytuacji, gdyby dziennikarze dokładniej określali, o jaką osobę chodzi. Chciałem o tym porozmawiać z redaktorem Grucą, no ale no ponad 24 godziny nie odpowiada na wiadomości na Twitterze, gdzie mnie obserwuje. Może jest zajęty, nie wiem. Nie szukam wrogów, broń Boże, natomiast chciałem jakoś tą sprawę wytłumaczyć, bo zacząłem to odczuwać jako spadek liczby subskrybentów. No po prostu ludzie kojarzą w tym momencie pejoratywnie moje nazwisko z tą aferą, no przepraszam bardzo, zastanawiają się, a kogo ja obserwuję, tak? A to już mi się nie podoba. Idziemy dalej. Ja wyglądałem w roku 2000, niech będzie, kurde, 17, wyglądałem tak, zdecydowanie to nie jest to samo, co ten człowiek z tego zdjęcia. A to jest właśnie podczas dekorowania jakimś tam medalem za nie wiem co, tegoż człowieka. Tu wygląda, że jest go trochę mniej. Radio Wnet FM się wypowiada na temat spraw związanych z polskim systemem prawnym. Tu, proszę was bardzo, Jedynka, Polskie Radio. No ostatni raz w Polskim Radiu to byłem w latach 2015-2019. Zdarzało mi się bywać we Wrocławiu, w Polskim Radiu Wrocław, na debatach politycznych. To kolejna odsłona i jasny podpis. Fundacja Lex Nostra. A tu coś, co jednak stanowi pewien element łączący nas. Historycznie trzeba powiedzieć, że człowiek dotknął trochę polityki. I jak Kukiz 15 dostało się do Sejmu w roku 2015, to ja przez chyba rok, do czasu, kiedy Kornel wyszedł z Kukiz 15, Kornel Morawiecki, czyli drugi od prawej, wyszedł z Kukiz 15 i założył swoje ugrupowanie, tak, Solidarności Walczącej, no to
Jeszcze trochę byłem jego asystentem społecznym, rzeczywiście, po czym zaprosił mnie na pogadankę i mówi: Maciek, no ty tutaj jednak nie chcesz do mnie w te polityczne sprawy, u mnie się zaangażować. No to chyba musielibyśmy tą współpracę zakończyć. I krótko mówiąc, oddałem w ustalonym czasie, w ustalony sposób swoją legitymację asystencką. Zostałem wtedy asystentem innego posła Kukiz15. Dociągnąłem to do wyborów w 2019 roku, gdzie zaraz niedługo po wyborach zakończyłem wszelką przygodę z polityką. I w pewnym momencie zdarzyło się tak, że siedzący pierwszy z lewej, pan Maciej Lisowski, też został asystentem Kornela Morawieckiego. Nie wiem, jak on tam się dostał, kto go tam zasugerował, ale wiedziałem, że to się źle skończy. I już będąc asystentem innego posła, kiedyś bardzo blisko się zderzyliśmy, prawie że w restauracji sejmowej, kiedy ja coś musiałem omówić sobie z Kornelem. Myślałem, że gościu wyjdzie z siebie, stanie obok i zacznie szczekać, żeby tylko do tego nie dopuścić, no ale potem to już tylko blokował drzwi, a miał ku temu gabaryty. No ale luzik. I potem jedna historyjka. Jeszcze jak byłem asystentem Kornela, ale to już było po tym, jak Kornel poszedł w swoją stronę, dostaję telefon od innej asystentki Kornela, która siedziała w jego biurze poselskim we Wrocławiu, że dlaczego ja się tak zachowuję, ale jak? No dlaczego pan się z kimś umawia, panie Maćku, a potem nie dotrzymuje terminów, olewa? No wiele o co chodzi? No taki i taki pan, nie pamiętam nazwiska, ale tu dzwonił, pierwsze słyszę, no dobrze, no pani mi da jego nazwisko, jego numer telefonu, to ja się skontaktuję. Więc się kontaktuję i po, nie wiem, no 5 minutach trudnej rozmowy ustalamy w końcu, że Maciej Lisowski to nie ten sam Maciej Lisowski. No ale mówi, no to jak już z panem rozmawiam, no to przejdźmy do interesu. I co się dowiaduje? Otóż tamten człowiek, tylko nie wiem, kto do kogo trafił, chciał sprzedać za grube pieniądze zdjęcia, które miały Angelę Merkel skompromitować. Miały to być zdjęcia z jej młodości, z czasów Freie Deutsche Jugend, czyli FDJ w DDR-ówku, gdzie tam rzekomo miała w stroju Ewy pomykać nad jakimś jeziorkiem, po jakichś tam pomostach tym podobnych i jeszcze jakieś takie. W niedługim czasie później okazało się, że to była jedna wielka mistyfikacja i fake, żeby ludzi pokompromitować, ale generalnie z takim czymś ten człowiek do mnie trafił, jeszcze żądał jak najszybciej konkretów i pieniędzy, żebym ja to załatwiał. No, sprawę spuściłem po brzytwie. No ale już potem nie miałem nic wspólnego zasadniczo z Kornelem. I tylko patrzyłem, jak niestety jego zdrowie gasło, bo bardzo Kornela lubiłem. To uważam to za naprawdę ciekawą znajomość, aczkolwiek no niestety od pewnego momentu Kornel jako zbyt dobroduszny za bardzo dawał się wykorzystywać różnym ludziom i skończyło się, jak się skończyło. Więc to jest coś, co nas w pewnym momencie niech będzie, że połączyło, że prawie na zakładkę, czy też nawet jakoś na zakładkę, przez chwilę byliśmy asystentami społecznymi tego samego parlamentarzysty, ale to było krótko i to się skończyło. Ale wtedy już się bardzo wkurzyłem. Co ten człowiek przynosi i przyprowadza? A już o fundacji Lex Nostra zdążyłem się niejednego dowiedzieć i w stowarzyszeniach, w jakich też bywałem, też miałem ciężkie przeprawy, żeby wytłumaczyć, że ja, siedzący przed nimi, mający taki, a nie inny profil facebookowy, to nie jest ten sam, o którym oni myślą i który na Facebooku wygląda, prezentowałem jak. No dobrze, ale teraz przejdźmy do tego, co jest tematem bieżących zagadnień. No i tu chyba trzeba puścić materiał, jaki dziennikarze Radia Z, to jest na prawie cytatu rozbudowanego, niech będzie, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi. Ja tylko puszczam materiał, w którym pada nazwisko Maciej Lisowski. No ale no, bije ono całkiem mocno między oczy, więc nie jest mi przyjemnie. Dajcie znać, czy słychać. Przed zatrzymaniem Kobusa Edgara, czyli tego, który brał łapówki i te kilkaset wiz przez między innymi z Indii organizował. Więc no, po pierwsze widać, że tutaj
Jednak znowu mamy sytuacje, w których służby raczej zamykały oczy, ale też na takie bardzo niepokojące działania, bo pan Lisocki, co opisywał między innymi na portalu ARP.info Tomasz Piątek, był bardzo częstym gościem w ambasadzie rosyjskiej. Pan Lisowski jest człowiekiem, który między innymi ma procesy, na przykład o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Kiedyś była taka sygnatura akty VK, czyli 5K pewnie 296 łamane przez 15, albo na przykład taka sprawa, że fałszowanie dokumentacji medycznej na rzecz Macieja Lisowskiego, sygnatura akt DS 1051 łamane przez 16. Ja mogę tutaj sypać naprawdę długo, dlatego że okazuje się, że pan miał w ogóle 11 prawomocnych wyroków za przestępstwa kryminalne. I ten facet, który sobie jeszcze chodzi do ambasady, jeździ pijany, zostaje, no, miał takie śledztwo, tak? I robi jeszcze różne inne rzeczy. Między innymi dostaje pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. To też jest dodatkowy wątek. Mija 8 lat i on działa sobie w najlepsze. I jest jeszcze beneficjentem najbardziej patologicznych operacji. Bo tak jak mówię, jego fundacja, Lex Nostra, dostała kilkadziesiąt milionów, to potem kwestionowano, ale jednak dostała. Wcześniej jej przyznano z Funduszu Sprawiedliwości. I były, drodzy państwo, takie głosy wśród moich informatorów, że ta sprawa pana Lisowskiego była pewnym, jednym z pierwszych mechanizmów trzymania w szachu Mateusza Morawieckiego. To znaczy Zbigniew Ziobro miał tego asystenta, który powoływał się na wpływy u Kornela Morawieckiego i różne szemrane rzeczy robił. Jak widać, robił do końca w zasadzie, bo to są współczesne historie z tymi dziwnymi ściągnięciami pracowników i też interwencjami w kwestiach wschodnich i nic się nie działo. I myślę sobie, że to nam pokazuje, że coraz więcej będzie afer takich, gdzie w tle odnajdziemy różnych ludzi, którzy robili coś na rzecz Rosji, coś z Rosjanami i tak dalej, i tak dalej. I należy na to zwracać baczną uwagę. Bardzo się cieszę, że teraz właśnie razem z początkiem wiosny coraz więcej się pisze nie tylko w prasie europejskiej, ale w prasie polskiej o rosyjskich wpływach i myślę sobie, że wiele osób, które trywializowało tę sytuację, będzie musiało się uderzyć w piersi. Jak nie, to ja trochę im pomogę się puknąć w piersi. To przesłuchanie Lecha Kołakowskiego zaskoczyło wszystkich, a najbardziej chyba... Myślę, że taki fragment wystarczy. I teraz delikatnie rzecz biorąc, czy ten, który teraz przed państwem siedzi, Maciej Lisowski, jest osobą, która chodzi do rosyjskiej ambasady, czy gdyby poszedł za to, co pisze i co mówi na temat Rosji, Putina, wszystkich jej karłowatych przydupasów, zostałby wpuszczony do ambasady rosyjskiej? No może i by został wpuszczony, ale czy by wyszedł? To sami powiedzcie, no rzeczywiście można się zdziwić. Ani jestem do niego podobny na szczęście, ani nie mam wyroków, ani nie byłem asystentem żadnego posła PiS-u nigdy. Od 2019 nie dotykam polityki, słowa Przemysława Gintorskiego, bo polityka to w krysztale pomyje, są tym, co do mnie bardziej przemawia. Może znowu trochę zacznę grać na gitarze, czemu nie? Bo Gintrowski świetnie grał i świetnie śpiewał, to chociaż śpiewał będę dobrze. I no kurde, to moje nazwisko odmienione przez ileś tam przypadków, no niestety. Ja rozumiem, nowoczesny marketing, nieważne jak o tobie mówią, ważne żeby nazwiska nie przekręcali. Wszystko fajnie, ale nie w tym kontekście. Nie mam nic wspólnego z aferą wizową. Nie mam nic wspólnego z byciem asystentem jakiegokolwiek posła PiS-u. Nie mam nic wspólnego z fundacją Lex Nostra. Nie mam nic wspólnego z firmą Sojob, która miałaby ściągać setki tysięcy, docelowo chyba, pracowników z zagranicy, w tym Bangladesz, Indie i tak dalej. Natomiast rzeczywiście jeszcze przed COVID-em słyszałem o tych mechanizmach związanych zwłaszcza z branżą sadowniczą, jeżeli chodziło o ściąganie pracowników do polskich sadów właśnie z tamtych kierunków. Bangladesz, Indie
I ta afera wizowa, która potem wybuchła, potwierdza, że ktoś dobrze sobie opracował te kierunki, a ja o tym słyszałem już wtedy, więc pytanie, ile w latach, nie wiem, 2018, 19, 20, ile tego stamtąd ściągnięto i jak bardzo podniesiono tempo ściągania, żeby zarobić więcej, w okresie, którego dotyczy ten aspekt afery wizowej. Fajne, nie? No ale nie tylko takie rzeczy we mnie trafiły. Trafiło we mnie również o rzecz takie coś. Spójrzcie, bo teraz patrząc na to, kim, gdzie i jak jest pan w tamten Maciej Lisowski. 1,5 miliona złotych z fundacji, dyrektor fundacji Maciej Lisowski przekazał kancelarii Lex Nostra, czyli spółce kierowanej przez jego matkę Janinę Lisowską. Wynika z akt kontroli NIK-u, do których dotarli dziennikarze TVN24.pl. No niestety, na szczęście moja matka jest Mieczysława i nie jest prawnikiem. Ani nie prowadzi kancelarii prawnej. Jest spokojną emerytką. Więc tak naprawdę synek za pieniądze zapłacił pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości za swojej mamusi, tak? Jednocześnie pamiętajmy, że chodzi generalnie o niegospodarność z zakresu 280 milionów złotych. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, z tego co dzisiaj widziałem, ktoś dla porównania wrzucił, zebrała 282 miliony. Więc skala tego, że tam dziesiątki tysięcy dzieci i wolontariuszy zbierały te pieniądze, a tutaj tak sobie taka skala tych nadużyć, no trochę tego za dużo. Co więcej, pomaganie to moje hobby. Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej przyznano na lata 19-21 z funduszu ponad 4,5 miliona złotych. 4,5, 1,5 robi nam się już dobre 6. To, co wspominał redaktor Gruca o dziesiątkach, nie wiem, czy aż dziesiątki, no ale przez tyle czasu, no to przepraszam bardzo, ale można sobie poużywać, tak? O historii związanej z asystowaniem u Kornela Morawieckiego, co nieco powiedziałem. Więc no nie jest fajnie, jest dosyć żałośnie, a bynajmniej nie śmiesznie. To nie ja. Dobrze by było, gdyby w tym momencie, skoro jestem osobą, która się udziela w internecie, na YouTubie, jestem zapraszany do telewizji. A teraz być może po tej aferze właśnie dlatego, co niektóre telewizje zaczęły omijać mój numer telefonu, no to chciałbym, żeby zostało to sprostowane. Dlatego moja prośba na przykład do dziennikarzy Radia Z, którzy wielokrotnie nazwisko pan redaktor Gruca moje, znaczy takie jak moje, i tożsame z moim użył, żeby pomogli mi troszeczkę wyplątać się z tego, bo nie jestem niczemu winien. Ja się urodziłem w rodzinie Lisowskich, i takież nazwisko noszę. Dostałem swoje imię po pradziadku, jako najstarszy wnuk. I nie mam zamiaru nic z tym robić. Co najwyżej będę wstawiał sobie właśnie kapitan, jako Maciej Kapitan Lisowski albo Maciej Bartłomiej, jeśli będę musiał, ale nic więcej nie zrobię. Ale jak będę musiał, to będę udowadniał, że nie jestem wielbłądem. I dzisiejszy live właśnie między innymi o tym jest. No ale popatrzmy, co tu jeszcze ciekawego można znaleźć w temacie rzeczonego pana Lisowskiego. Niestety, ale tu jest Fundacja Paragraf. Rozjechali dosyć mocno w pewnych sprawach pana. I co tu jeszcze jest? Niestety, ale złodzieje, oszuści, krętaczek i kryminaliści lgną do takich jak on. Tworzą towarzystwo wzajemnej adoracji. No i są tu wymienione nazwiska. Przestrzegam wszystkich przed jakimkolwiek kontaktem z Maciejem Lisowskim i jego otoczeniem, ponieważ świństwa, jakie on seryjnie robi, kompromitują każdą osobę, która poda mu rękę. Leszek Bubel. No to człowiek, którego historia zmagań z polskim aparatem administracji chyba jest jedną z wzorcowych, tak? Co tu jeszcze można... O, wyroki sądowe. Proszę, są podane... Prezes Zarządu Fundacji Paragraf, Leszek Bubel i tak dalej, jakie piękne pismo. Można się z tym zapoznać, to wszystko jest dostępne, jak się poszuka w internecie, nie ma z tym żadnego problemu i kurna Olek. Możecie teraz ocenić. Najważniejsze,
Jeżeli ten człowiek, ten Lisowski, bywał w ambasadzie rosyjskiej, lubił tam bywać, to wiecie już, że to nie mogłem być ja. Bo ja już dostawałem groźby karalne od zwolenników Rosji, od onuc wszelkiej maści. Pod tym względem olałem to na razie, bo sobie potrafię radzić. Myślę, że musiałoby ich trochę być, żebym sobie nie poradził, ale oczywiście i Herkules dupa, kiedy ludzi kupa. Natomiast jeśli zajdzie taka potrzeba, to bym był w stanie zadbać o to, żeby poradzić sobie z takowymi, tudzież zadbać o to, żeby Polska sobie dla obrony swojego obywatela poradziła z takimi wynalazkami sowieckimi, tudzież ich klonami młodszymi. Tak, tak to wygląda i szkoda, że aż musiałem taki program zrobić. Szkoda, że redaktor Gruca no, nie odezwał się. Może był zajęty, nie wiem. Nie obraziłbym się też, gdyby Gazeta Wyborcza, która też to opisała i za chwilę zajrzę, ale nie będę tego wam tutaj pokazywał, ale no, przynajmniej zacytuję kilka rzeczy. Też skontaktowała się. Kontakt do mnie jest na kanale, czyli mój mail kapitan.lisowski@gmail.com, żeby nie wyrządzać szkody osobie, która sobie na to nie zasłużyła. I raczej chciałbym, żeby nazwisko Maciej Lisowski było kojarzone z czymś pozytywnym, a nie z kimś takim, który w tym momencie jest odmieniony przez wszystkie przypadki, który psim albo świńskim swędem dobił się tu czy tam do prominentnych, albo przynajmniej ważnych lub z ważnymi politykami związanych polityków i żeby prześledzono, jak to się stało. Przy czym, żeby było jasne, przy Kornelu kręcił się jeszcze jeden człowiek, który był na pasku zarówno ruskim, jak i chińskim. Ten człowiek dalej rezyduje w Warszawie. Jego nazwisko jest na M. Niestety tego człowieka znam, więc wiem, co mówię i jeżeli oni dwaj, a z tego co wiem, to tak jest, dalej mają ze sobą dobry kontakt, to to oznacza, że istnieje nie strumień, nie rzeczka, to istnieje rurociąg informacyjny na tamtą mańkę. Pan Wojciech M. z Dolnego Śląska, rezydujący w Warszawie. Gdzie? Niech pomyślę. Ulica Wilcza. A tam są różne dziwne rzeczy i historia tej Wilczej. No ale popatrzmy tymczasem, będę cytował, cóż ciekawego się pojawiało w zeznaniach pana posła Kołakowskiego, wiceministra rolnictwa i tak dalej. Firma SoJob i kolejne prośby Kołakowskiego. Poseł Szczerba zaprezentował świadkowi kilka różnych dokumentów. Zaczął od tego, że pod tym samym adresem, w którym zgłoszono filię biura poselskiego posła Kołakowskiego, czyli przy ulicy Siennej 45 w Warszawie, zarejestrowana jest także agencja pracy tymczasowej SoJob. Ten twierdzi, że nie wiedział o istnieniu takiej firmy. Okej, okay, a teraz od razu Sienna 45. Dorzucam dodatkowy temat. Zaczęła się wojna na Ukrainie. I dzwonią do mnie, ty Maciek, o co chodzi z tą jednostką ukraińsko-białoruską? Ale jaką jednostką? No ta, którą robisz i żeby się zgłaszać do ciebie. No, gdybym miał włosy, to by mi stanęły dęba. O co kaman? Okazało się, że ktoś mi przysłał wtedy zdjęcie, plakat, gdzieś w gablocie plakat, że jest robiona jakaś taka jednostka, i chętni zgłaszać się właśnie Maciej Lisowski, Lex Nostra, 745. Jeżeli ten człowiek jest częstym gościem w ambasadzie rosyjskiej, to przepraszam bardzo, dla kogo on to tam, jeżeli to rzeczywiście takie coś było, dla kogo on to miał werbować? I pamiętam, że wtedy się pojawiło hasełko, że byli szukani różnego rodzaju najemnicy z Polski i śmialiśmy się z chłopakami z drugiego repu, z którymi o tym rozmawiałem, że potrzebne były świeże zwłoki, na pewno polskie, żeby można było gdzieś tam rozrzucić, że to polscy najemnicy zostali złapani na jakiejś dywersji w głębi Rosji. Mam nadzieję, że nikt się na to nie załapał. Przynajmniej o takiej sprawie w mediach nie było słychać.
No ale naiwni mogli się jacyś znaleźć. Ja teraz tylko zadałem pytania. W każdym bądź razie znowu trafiało we mnie pytanie, o którym nie miałem bladego pojęcia i nie miałem z tym żadnego związku. A już angażowałem się wtedy w pomoc dla Ukrainy, ale w inny sposób. No ale kontynuujmy tutaj temat. Przewodniczący komisji pokazał pisma do różnych placówek konsularnych, w których Kołakowski prosił o możliwie pilne wyznaczenie terminów wizowych dla agencji Sojob. Prośby trafiały do New Delhi, Ankary, Stambułu, Erewania. Świadek żadnego z nich nie pamiętał. A poseł Szczerba przywoływał kolejne pisma dotyczące innych firm. Jedno z nich kierował dyrektor biura poselskiego w Warszawie do Addis Abeby. Firma Carmine zwróciła się do niego o pomoc w ściągnięciu pracowników do sadownictwa pisemnie. Mówiłem już o sadownictwie. No i tak. Kim był Maciej Lisowski? No trafia mnie, znaczy nazwisko takie jak moje trafia w tym momencie Wyborcza bardzo mocno. Poseł koalicji Marek Sowa pytał świadka o dyrektora jego warszawskiego biura poselskiego Macieja Lisowskiego, który wcześniej pracował jako asystent marszałka seniora i działacza opozycji w PRL Kornela Morawieckiego. Czy to ten sam Maciej Lisowski, który jest prezesem firmy Sojob? Pyta poseł. Nie wiedziałem o tym. Znałem go jako prezesa fundacji Lex Nostra. Także zarejestrowanej przysiennej 45, odpowiedział minister Kołakowski. Jak to się stało, że płacił pan za lokal, w którym działała spółka pośrednictwa pracy i fundacja, która dostawała wielkie dotacje z Funduszu Sprawiedliwości? Wtedy wiadomo już było, że Lex Nostra dostała nie mniej niż 3 miliony złotych z tego funduszu. Kołakowski mówił, że fakt pracy z marszałkiem Morawieckim był dla niego wystarczającą rekomendacją, by zatrudnić Lisowskiego. No niestety tu się temu nie dziwię. Przyznał też, że to właśnie Lisowski przygotowywał pisma do konsulatu, o których wspomniał wcześniej poseł Szczerba. Dodał, że w swoim warszawskim biurze bywał incydentalnie, no akurat to wiem. Incydentalnie też spotykał się z Lisowskim. Nie wiedział, że szef jego biura poselskiego był w przeszłości karany. Jak podał poseł Sowa, od końca lat 90. był 13, nawet nie 11, tylko 13 razy skazany za przestępstwa oszustwa i wyłudzania pieniędzy. Spędził 3 lata, czyli 2006-2009 w różnych zakładach karnych. Kołakowski nie słyszał o tym, żeby Lisowski wielokrotnie odwiedzał ambasadę rosyjską. Dopytywany o to, komu płacił za wynajem biura przysiennej, przyznał w końcu, że jednej z firm Lisowskiego. Kosztowało go to 50 zł miesięcznie, to był jeden z czterech czy pięciu pokoi. Byłem tam raz na miesiąc, czasem dwa, tłumaczył, czyli jednak. W trakcie przesłuchania okazało się, że Maciej Lisowski, choć podpisywał się jako dyrektor biura poselskiego, był w rzeczywistości społecznym asystentem posła, któremu Kołakowski nie płacił. No, to jedna ze specjalności tego pana. Dorabianie sobie pewnych rzeczy. Nie jestem w stanie choroby, na ile mogłem się przygotowałem, nie chciałem brać dzwonienia lekarskiego, mówił wiceminister. No, trochę lebiodował, jak to się mówi w niektórych miejscach, żeby nie musiał być nadmiernie eksploatowany tym wszystkim. No ale dajmy spokój. Generalnie rzecz biorąc, dwa bardzo poważne, dwa bardzo znane w Polsce media, do tego jeszcze redaktor Piątek, no trafiają nazwisko moje, takie jak moje, nader mocno. Jest to dla mnie niezasłużona przykrość. I co mam z tym zrobić? Co mam z tym zrobić? Niech pomyślę. No, fajnie by było, gdyby to się jednak dla mnie skończyło. Mam nadzieję, że dziennikarze, którzy, nie mówię, że działając w złej wierze absolutnie, no użyli tego nazwiska na bazie chociażby danych z czego? Chociażby danych z protokołu komisji śledczej, używali tych informacji, no to żeby jednak dali szansę na to, żeby zdjąć ze mnie ten niezasłużony bardzo mocno kłopot, bo no, nie mam z tym nic wspólnego, a jednak chciałbym mieć możliwość noszenia głowy dumnie, bo złego nie zrobiłem nic, wręcz przeciwnie, staram się być jak najbardziej przykrym zjawiskiem dla Rosji i wszystkiego, co ona sobą nie reprezentuje, bo ona nie reprezentuje nic, nawet na bary mleczne nie dorasta, jeżeli chodzi o poziom cywilizacyjny i nie jest to nawoływanie do nienawiści w żadnym wypadku, po prostu stwierdzam fakt. O cywilizacji turańskiej już wielu mówiło,
więc temat jest znany. W związku z tym minęło 35 minut i na spokojnie można w takim razie przejść do ewentualnych pytań. Jeżeli ktoś takowe ma, to w tym momencie zaglądam na czat i jeżeli jest coś ciekawego, to będę sobie teraz patrzył. No, co niektórzy, jak Radio Z, to mleko kwaśnieje w lodówce. Nic na to nie poradzę, Sylwester, ale doceniam to, że jesteś patronem kanału jak najbardziej. Coż my tu mamy dalej? Ojoj, media głównego nurtu to szambo zdrowym. Dobra, dosadne. Co my mamy dalej? No, trzeba bronić swojego imienia, to są moje słowa akurat. Co dalej? Uniwersalne Medium wita. O właśnie, ja jeszcze raz w tym momencie witam wszystkich. Jeżeli się podoba to, co mówię i tak jak mówiłem, to zachęcam, żebyście lajkowali. To lajkowanie pomoże, żeby to rozrzucić. Materiał będzie na pewno jeszcze potem uruchomiony w wersji zapisu, bo jest to zawsze łatwiej do znalezienia niż live, więc będzie. Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani będą do tego materiału odsyłani, żeby można było się przekonać, kto jest kto, czyli who is who i kto tu jest who. Dopiszcie sobie końcówkę. I będzie punkt odniesienia w tej sprawie w internecie na spokojnie. Co mamy jeszcze? Tak, to a propos materiału o obronie cywilnej z Aleksem Fiedorkiem, zachęcam obejrzeć dzisiaj, od 18.30 leci. W piątek powinien być materiał z Markiem Meissnerem, czyli dwie łyse kopułki. Jest też szansa, że sobotę przedświąteczną zamkniemy razem z Arturem Mickiem. A, przy okazji, by the way, poczekajcie, żebym nie skłamał. Co ja tu jeszcze chciałem znaleźć? Tak, o więc właśnie, jest temat na koniec. Na koniec temat jest następujący, że regionalne wędliny z Chabińskiej. Pamiętajcie, hasło kapitan, rabat 5%. Jak najbardziej zachęcam. Wystarczy napisać na maila wędliny@uschabińskiej, pisane razem.pl. Numer telefonu możecie znaleźć, bo jak wpiszecie uschabińskiej sklep, wyskoczy wam wszystko w internecie. Ja testowałem, polecam, wy macie wybór. Skoro trzeba walczyć z przeciwnościami losu, to należy to robić w każdy możliwy sposób. O! Jedna z koleżanek, że jak widzi nazwisko Gruca, dostaje wysypki. No cóż, nic na to nie poradzę. Chłopaki są silne, są mocne, są dziennikarzami. Mam nadzieję, że nie było to w złej wierze. Natomiast no, szkoda, że redaktor Gruca nie odpisał, skoro jednak mnie obserwuje. Tylko nie pamiętam, nie wiem od kiedy to robi, będę musiał to sprawdzić. No ale cóż, chłopaki mają kanał, audycję i kanał, który ma 500 tysięcy subskrybentów, czyli 10 razy więcej niż ja. Więc do wszystkiego podchodzę z pokorą. No, serwus, serwus, czy będą? Tak, witamy wszystkich pod warunkiem, że lajkują. Czy są jakieś ewentualnie pytania? O, i to jest zainteresowanie. Co za tytuł? Co się stało? Wszystko wyjaśnione. Jeżeli obejrzeć trzeba od początku, to zróbcie to, żebyście wiedzieli. Tutaj dzięki, Sylwester trzyma za mnie kciuki. No, trzeba jakoś funkcjonować, żeby się nie dać. Zdecydowanie Arti to nie jest brat bliźniak mój. Tak, Tomek. Tomku, wyjaśnienie jest na miniaturze. Więc chyba jasna sprawa. O, to jest informacja. To prawda, sama sprawdzałam z rok temu w necie i wyszedł mi jakiś aferzysta. Więc ludzie świadomi postanowili posprawdzać. Natomiast ludzie, którzy z lenistwa lub z innego powodu nie sprawdzali, no niestety, zadzwonili do mojej mamy,
napisali do mnie, skomentowali w dobrej wierze pod filmem. Naprawdę, powiem szczerze, nie dotarła do mnie żadna sprawa w złej wierze w tym zakresie i to mi jest bardzo miło. Bardzo wam dziękuję, moi drodzy widzowie, ekipo przesympatyczna. Niektórzy mówią, że to już jest społeczność. A od słowa społeczność blisko już jest nawet do the family, więc ja to traktuję jako wasza forma wsparcia dla mnie, że życzliwie daliście mi znać, że takie coś się dzieje i dotyczy nazwiska takiego jak moje. Więc dzięki temu byłem w stanie się tu i teraz, że tu i teraz to jestem ja, a nie tamten. I niestety tak jak Artur pisze. I teraz musiałem się tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem. No tak, jaja jak berety, Mariusz, co ja na to poradzę? Kapitanie, owszem, możliwe, że każdy skandal zwiększa oglądalność. Znamy tą zasadę, byleby nazwiska nie przekręcali. I wszystko, o. I tu jest piękne odróżnianie zagadnienia. Znam sprawę, ale powiem szczerze, że nie skojarzyłam obydwu panów. Dla mnie jeden to przekręt, a drugi kopułka. To jest kopułka. To jest kopułka. Si? Si. No. No i zdecydowanie Lisowskich nie jest tyle, co Kowalskich czy Nowaków. Oczywiście. No wiedziałem, ja nie chciałem tego użyć Julii, a no ale no nie jednemu, no nie jednemu co. Co my tu jeszcze mamy? O, trochę się powtarza. Co my tu mamy jeszcze? Reaktywować berezę na takie onuce, Robroj. Dla mnie prima sort pomysł. Ale właśnie słyszałem, że rzeczony doktor Nap, no można sobie tutaj rozwinąć końcówkę, twierdzi, że ja jestem zamordystyczny i w ogóle. Jak tak sobie patrzę na niego i na jego kanał, to niech on sobie będzie tym, czym jest i w swoim zakompleksieniu będzie tym, czym jest, tam, gdzie jest. Nie reaguje na jego zaczepki. Jak chce się lewarować, to niech próbuje na innych. Mam na niego na razie po prostu. No. Ale okulary są przez przypadek? Nie są, Tytus. Ale żeś teraz przywalił. Słuchaj, Tytus, zrobię to teraz dla ciebie. Teraz sobie wyobraź. Wchodzi taki duży, łysy i z takim wyrazem twarzy. Czasami jak z żoną gdzieś szliśmy ulicą, to potem ona dostawała telefon i mówi, i potem przychodzi do mnie i mówi, wiesz co, szła jakaś ta moja koleżanka z mężem, czy jakoś tak. I oni szli po drugiej stronie, zobaczyła mnie i chciała podejść, ale jak zobaczyła twoją minę, to stwierdziła, że może nie tym razem. Więc teraz tak, po pierwsze, te szkła łagodzą wyraz twarzy, po drugie, nadają twarzy inteligencji, bo niektórzy nie chcieli wierzyć, że na tyle inteligentny jestem, żeby na przykład taki kanał poprowadzić. Bywać, mówić, opowiadać. Mam minus 0,75 na prawe oko. Wkurza mnie to przy strzelaniu z pistoletu. Natomiast moje oko ma dobrą akomodację na dłuższe dystanse i na strzelaniu na przyrządach, bez optyki, 300-400 metrów spokojnie tłukę intensywnie w gong. No powiedzmy, że gdybym miał strzelać bardzo precyzyjnie na celność i skupienie na takim dystansie, to już bym jednak ubrał szkiełko, ale jeśli to jest cel, który mam na pewno skutecznie obezwładnić, trafić, wszystko do 400 metrów bez okularów kładę bezproblemowo. Czy to ogniem pojedynczym, czy serią. Natomiast do precyzyjnego strzelania to już szkiełko jest potrzebne, no i odpowiednio dużym polu dla okularów, bo takie jak te do strzelania to tylko co najwyżej się nadają na stojąco z pistoletu lub na stojąco z karabinka, ale nie z pozycji leżącej i tak dalej. Co mam tu jeszcze? No jak można pomylić posturę kapitana Kowalskiego z posturą tego bujnego? No bardzo dobrze, Filip, powiedziane, masz plus. No, powiem tak,
W tym momencie nie wiem, który z nas jest starszy, więc należałoby sprawdzić, kto ma pecha, że się nazywa tak jak ten drugi. No ale co do zasady, to on ma pecha, bo ja jestem w stanie mocno pocisnąć, jeśli będę musiał, żeby to on chciał zmienić nazwisko albo zniknąć z przestrzeni medialnej. O, jaki wredny cień. No zgadza się. Cześć, Paweł. Tak, a te zdjęcia to był niezły fake. Następny. Też sprawdzał. Myślący człowiek Michał Jazn sprawdzał, czy to przypadkiem nie jest nie tak. Bareja miałby używanie. Zgadza się. Bareja miałby używanie. Okej, okay, tymczasem wiecie co, już przechodzę do końcówki. Czy coś jeszcze jest? Ambasador, słuchajcie, z tym ambasadorem rosyjskim to się okazało, że jakiś czas temu byli wzywani przedstawiciele kilku krajów NATO, ich ambasadorowie do MSZ-u i też nie poszli, Ławrow się wkurzył i tak naprawdę to obecne zachowanie ambasadora rosyjskiego jest kopią zachowania tego, jakie nasi, ogólnie rzecz biorąc, ambasadorzy zrobili, a oni wtedy, chodziło o Nawalnego. I w związku z tym za to zostali wezwani, że mieli być opier papier za wtrącanie się w sprawy wewnątrzrosyjskie w temacie Nawalnego. I teraz to, co zrobił, było dokładnie odpowiedzią na to samo. Więc to troszeczkę w innym świetle stawia całą sytuację. Natomiast to, co ja powiedziałem, że tak naprawdę należałoby od już zacząć kontrolę pod kątem właśnie tego, czym zajmuje się Urząd Komunikacji Elektronicznej i sprawdzić wszystko w budynkach, które są, że tak powiem, zarządzane przez Rosjan w Warszawie i zadbać o to, żeby chcieli się ich pozbyć, oczywiście poza ambasadą, bo z tym na tą chwilę sobie nie poradzimy raczej, chociaż jakby w szczegóły wejść, ten obiekt jest przeogromny, za duży, dla nich niepotrzebny, coś można by było z tym wymyślić, no ale wszystkie inne, ten Instytut Kultury Rosyjskiej, różne inne takie, skoro dało się ze szpiegowem rosyjskim wyegzekwować to za długi, no to mam nadzieję, że dałoby się też z innymi obiektami. Dobrze by to zrobiło dla otrzeźwienia Rosjanom. Tak, Jacku, oberwałem rykoszetem. Mam nadzieję, że media to sprostują. Mam taką nadzieję. Więc wyślę link do tego materiału redaktorowi Grucy. Mam nadzieję, że będzie z tego jakaś dobra rzecz przynajmniej. O, witaj Krzysztofie, profesorze szanowny. Tak, bardzo dobre zdanie Longina. To, że śmiejemy się z ich troli, to nie znaczy, że sam wywiad rosyjski nie jest profesjonalny. Owszem, często jest bardzo profesjonalny, tak, zdecydowanie, niestety, i są niebezpieczni. Czemu nie zrezygnować? Dla bezpieczeństwa. Pewne chociaż formy wymiany informacji, a nawet to, że łatwo jest obserwować te wszystkie oficjalne przedstawicielstwa dyplomatyczne, bo wielu z tych legalnych, nielegalnych w końcu się tam pojawia. I dobrze jest to obserwować. Też ciekawe rozwiązanie, dać ruskim taką małą ambasadę, żeby pokoju w odległości z FSB w niej nie było. No. Wyrzucą wszystkich innych, ale FSB będzie, spokojnie. Och, i Michał Kuc, dzisiaj trzeci raz to wrzucasz, już dostałem od Zetka, Zetek, Zetek, pozdrawiam, link do tego materiału o tym, czego chcą się ewentualnie pozbyć Grecy, czyli że chodzi o F-16 Blok 30, chodzi o Mirage 2000, no i Fantomy. Przy czym, no już Fantomy chyba bym najbardziej sobie odpuścił, ale zarówno Mirage 2000, jak i te F-16-30, jeżeli są w dobrym stanie, to powiem szczerze, ja bym zasugerował, żeby Polska się nimi zainteresowała. Bo to są lepsze niż te, które były dostępne w Belgii. Na przykład. I cała reszta, jeżeli jest możliwość to w racjonalnej cenie kupić, żeby dostali to Ukraińcy do działania, no, będzie gorzej z uzbrojeniem, trzeba będzie kupić osobno. Ale ma to sens. Jeżeli Grecja to wystawia,
jest się czym zainteresować jak najbardziej, ale to na razie medium, które to podało, no nie jest, że tak powiem, profesjonalne odpowiednio w temacie takich informacji. Niestety ten portal, który generalnie lubię, o tyle ten jego dział zajmujący się tą techniką wojskową i tym podobnymi, no co jakiś czas takie fuck-upy robi, że... Więc mówię tak, pytałem, jestem zapoznany, mam nadzieję, że napłyną weryfikujące dane z różnych innych miejsc w tym zakresie i będzie to okej. Okay. No i teraz tak, jak już Krzysztof ruszyłeś temat, postępowanie sprawdzające prowadzone przez SKW wobec generała Gromadzińskiego, który cytując, bo to akurat sprawdzałem, komunikat naszego MON został w trybie natychmiastowym odwołany ze stanowiska, czyli dowódcy Eurokorpusu i wezwany do kraju. Sprawa się odbije. Odbije się dla nas jako dla kraju, dla niego, bo w ramach sprawdzania tego wszystkiego dostał już odium na pół winnego generał Gromadziński i o ile coś już powiedzmy, że wiem więcej, o tyle absolutnie tego nie będę mówił, nie będę podawał, nikt tego ze mnie nie wydobędzie. Trzeba pozwolić na to, żeby SKW tym się we właściwy sposób zajęło. Jeżeli to zostanie wyjaśnione, in plus lub in minus. In plus, czyli zostanie generał oczyszczony, no to wtedy niestety kariera jego jest już tak nadłamana, że to głowa boli. A bądźmy szczerzy, ja rozumiem, ktoś powie, jest nominatem PiS-u, ale tak, organizacyjnie rozkręcił tworzenie 18. Dywizji. Następnie awansował, podnosił swoje kwalifikacje. No z tym sposobem podnoszenia kwalifikacji w czasie ostatnich 8 lat bywało różnie, więc nie wnikałem, nie wiem jak to wyglądało. No, niemniej jednak, co do zasady, dokumenty wskazują, że podnosił kwalifikacje, następnie wylądował właśnie w Eurokorpusie. Czyli jeśli by przyjąć, że wszystko jest pozytywnie, to generał Gromadziński był dotychczas kandydatem potencjalnym na najwyższe stanowiska w polskiej armii oraz w międzynarodowych instytucjach natowskich lub europejskich. Ta sprawa na tą chwilę robi wywrotkę całego tego zagadnienia. Spadł z roweru w tym momencie. Na razie jeszcze spadł na materac, ale to postępowanie wyjaśniające może się zakończyć tym, że zostanie mu ten materac spod liter czterech wyrwany. Jeżeli się okaże, że zostanie to zweryfikowane in minus. Natomiast no, międzynarodowa pozycja, jaką miał w imieniu i na rzecz Polski, powoduje, że niesmak, jaki jest obserwowany w tym momencie, na pewno jest, no, jest bardzo nieciekawy dla Polski. Więc i on sam traci osobowo, i Polska wizerunkowo. Nieciekawy fakap. Ale no, jak na razie to już jest winny, chociaż jeszcze nie było procesu. Aczkolwiek ja uważam, że taką sprawę należało przeprowadzać w ciszy, zadbać teraz o urlopowanie generała na jakiś czas, wezwać go celem przeprowadzenia weryfikacji, następnie rozstrzygać to dalej, żeby nie psuć opinii na temat Polski. Uważam, że ja zrobiłbym to inaczej niż zostało przeprowadzone. Tylko tu się akurat może kłaniać, że albo było to już tak ważne, bo mogło dojść do próby wykorzystania posiadanych przez kogoś nieprzychylnego w tym momencie informacji, tak aby te kompromaty możliwe, czy cokolwiek takiego, dały możliwość wykorzystania pozycji, na jakiej był generał Gromadziński, przeciwko Polsce i NATO oraz przeciwko Unii Europejskiej. Druga możliwość, że no, chciano utrzeć nosa poprzedniej władzy, robiąc brzydki PR oficerowi, o którym można powiedzieć, że no, takie jedno z dwóch najbardziej znanych złotych chłopców ostatnich 8 lat. Nie wiem, co było
w tym momencie bardziej potrzebne i komu. Natomiast ja bym to niezależnie od wszystkiego zrobił inaczej, patrząc na interes i rację stanu. Mam nadzieję, że to moje wyjaśnienie jest ciekawe. Kiedyś w konsulacie był pożar, lata 70. Nasza straż przyjechała i nic. Wjechały ruskie trzy aparaty i ugasiły. A sam konsulat pozwolił Hayatowi wbić się 6 pięter w ziemię. Nie znam sprawy. Coś jeszcze mamy? Michał, dostałeś już wyjaśnienie ode mnie, więc sprawa jest jasna. No tutaj co do tej rutynowej kontroli, to nie jest rutynowa kontrola, nie tak to się odbywa. I tylko tyle powiem. Sprawa pirata. Robert Kasprzy, mnie dyscyplinujesz. Nie mam żadnych obecnie danych, oprócz tego, że stworzono wersję eksportową, czyli Jack-S. I to wygląda jak takie połączenie granatnika z lekkim PPK, czyli dla lekkiej piechoty w sam raz. I tak, jak najbardziej, tak jak mówię, powstała ten Jack-S i mam nadzieję, że to wejdzie jednak na polskie wyposażenie, wejdzie do produkcji. I chciałbym, żeby powstał jakiś organ kierujący, nie wiem, tak jak w Turcji, dyrektoriat do spraw przemysłu obronnego, który będzie w stanie, mając pewien racjonalny budżet, tak robić, żeby zapewnić odpowiednie finansowanie dla polskiego przemysłu obronnego, trzymać management tego wszystkiego za jajka tak, żeby w razie czego móc je zgnieść i żeby były z tego odpowiednie efekty w postaci produkcji prochów wielobazowych potrzebnych dla broni nowoczesnej, produkcji na przykład paliwa do rakiet odpowiedniego, odpowiednio masowej, produkcji komponentów potrzebnych do produkcji amunicji artyleryjskiej. Mówimy tu o nitrocelulozie, mówimy o pyroksylinie, bawełnie strzelniczej dla amunicji strzeleckiej, piorunianie rtęci, różnych innych takich. TNT mamy, produkowane jest w nitrochemie. Przypomnę też, że jest druga fabryka, która produkuje takie rzeczy, należąca do KGHM, to się nazywa Nitroerg. I oni też produkują materiały kruszące dla górnictwa. Jaki jest z tego problem, żeby mogli zwiększyć produkcję? A wiadomo, że nitrochem jest obłożony maksymalnie. Myślę, że nie byłoby dużego wyzwania, żeby mogli robić takie coś dla. Jak na przykład nitrochem na potrzeby naszego przemysłu, żebyśmy robili korpusy, jak najwięcej elementów, żeby amunicja artyleryjska nie była u nas tylko montowana, tylko była u nas rzeczywiście produkowana. A żeby prochy, jakie są w amunicji naszego głównego polskiego dostawcy amunicji do broni strzeleckiej, nie były tak toksyczne, ich gazy prochowe, i nie brudziły tak bardzo broni. Bardzo bym tego chciał i mieć mniej czyszczenia. Co do pięknych białoruskich agentek, wszystko możliwe. Przypomnę, że jakiś czas temu mówiłem, że tłusta fura, gelanda, dobrze ubrany, przebojowy facet, mówiący bardzo dobrze po polsku, białoruskie blachy, laska taka, że wszyscy odźwierni w Mariocie, kurde, kręcili się razem z drzwiami, jak ją widzieli. Chodzili i szukali najemników na spotkaniach w Mariocie. Co jeszcze mamy? O Boże. Endycha, Marycha, pozwolę sobie odpuścić spokojnie. Tak, to nie jest zwykłe postępowanie kontrolne i tylko tyle powiem. Ale mi tamten Lisowski, odwiedzający ambasadę, to wygląda na zasłonę dymną jakiejś poważniejszej operacji. Najważniejsi agenci do ambasady nie chodzą. No jeśli ja powiedziałem, że człowiek rosyjsko-chiński był, pojawił się przy Kornelu też i pewnie mają ze sobą kontakt, i ten człowiek do ambasady rosyjskiej raczej nie chodzi. Ale jest ktoś, o kim się mówi, generał Iwanow.
to jest oczywiście ksywa, zjawiał się, słyszałem, w Polsce w ostatnich czasach na austriackich i węgierskich papierach. I ten człowiek różne rzeczy robił, ale najczęściej dbał o to, żeby rachunek na koniec był zawsze na korzyść rosyjską. Czyli sprzedawał czy to złoto, czy kamienie, nadzorował tego typu operacje i tak dalej. Ale ja takie z piątego ucha. Tomasz Lisiecki. Patenty bym ci wybaczył, ale wizyty w ruskiej ambasadzie. Nie, choć z twojego punktu widzenia to nie ma się z czego śmiać. Teraz musisz pisać kapitan, nie Lex Nostrum, Lisowski. Dzięki Tomku, pozdrawiam serdecznie. Okej. Godzinka nam minęła, więc na dzisiaj wystarczy, jest 22. Jeśli chodzi o generała Błazeusza, bardzo dobry wybór, jeśli chodzi o Eurokorpus, więc wszystko jasne. Bardzo dobry oficer. No to tak. Moi drodzy, w takiej sytuacji powiem tak. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zajrzeli. Cały czas było około 400 osób, więc super, dziękuję bardzo. A o takiej późnej porze, w środę, przygotowania do świąt, na pełnej petardzie. Pamiętajcie, jakby ktoś chciał, polecam, zachęcam, wędliny u Schamińskiej, sklep. Znaleźć w internecie na hasło kapitan napisane w mailu lub telefonicznie podane jest 5% rabat. W tych ciężkich czasach zawsze warto skorzystać, jeśli już ktoś będzie chciał. Ja testowałem. Jest dobrze. Regionalnie dobrze. I cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że sprawa została dla wszystkich jednoznacznie i bardzo prawie organoleptycznie wykazana, pokazana, who is who i kto tym who jest. Tamten jest z Warszawy, żeby było jasne. Wiemy, kto na pewno do ambasady rosyjskiej nie chodzi, chociaż raz w Moskwie byłem, miałem więc wizytę po to, żeby dostać wizę ichniejszą, ale byłem krótko i to było... Chyba w 2012, 13, jakieś takie chyba daty. Ale już mniejsza o to. W każdym bądź razie to by było na tyle. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami. Wszystkim tym, którzy wspierają twórczość Kapitana Lisowskiego na kanale Kapitan Lisowski, ale to już nie tylko jest moja twórczość. To oczywiście serdecznie bardzo dziękuję. Ponadto wszystkim, którzy jeszcze by chcieli, zachęcam do wspierania przez Patronite, przez SUPI. W maju będzie też forum Patronite'a, na którym być może uda się pewne fajne rzeczy pokazać i zrobić. A teraz potrzebuję kogoś, kto opracuje mi grafikę na koszulki. Jakby ktoś ewentualnie chciał mnie w ten sposób wesprzeć, to super. Dziękuję osobie, nie pamiętam teraz kto to przysłał mi bardzo ciekawą grafikę, animację. Postaram się w najbliższym czasie skorzystać z niej. Sami będziecie mogli ocenić, czy fajna, z moim logiem. Więc zobaczymy. A teraz, dziękując wam po 22 już, szanujcie swój czas. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam wszemi wobec i pamiętajcie, Maciek Kapitan Lisowski to jest inna firma niż niejaki Maciej Elbomba Lisowski. Chyba tak go można nazwać. Dobra, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!